Dokładnie 100 lat temu, 21 sierpnia 1920 roku, polscy żołnierze oswobodzili Mławę okupowaną przez bolszewików. W setną rocznicę tych wydarzeń na Starym Rynku, w centralnym punkcie miasta, została odsłonięta tablica ku czci bohaterów z nadrukiem pamięci żołnierzy 144 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych, oswobodzicieli Mławy, walczących z bolszewikami w Mławie i okolicach. W setną rocznicę wydarzeń wdzięczne społeczeństwo. W tym samym dniu mieszkańcy Mławy, reprezentanci władz miasta Mława i społeczeństwa zdecydowali o tym, że wyrazili swoją wdzięczność w formie uchwały dla żołnierzy, którzy przeżyli, dla żołnierzy, którzy przelewali krew, dla żołnierzy, którzy zostali tu na zawsze na naszej mławskiej polskiej ziemi. Mława słynie z działań mających na celu odświeżanie wiedzy o ważnych ludziach i wydarzeniach z przeszłości. Sowiecka armia parła na zachód, na podbój Europy. Na drodze stanęła jej Polska. Po odzyskaniu niepodległości, wyniszczony ekonomicznie, militarnie, gospodarczo nasz kraj musiał stawić czoła sowieckiej armii. Podziękowano inicjatorowi ufundowania tablicy ku czci bohaterów 1920 roku Kazimierzowi Lewandowskiemu oraz Janowi Golcowi, który ofiarował miastu kamień narzutowy ze swojej kolekcji, do którego tablica została przymocowana. Musimy pamiętać o przeszłości, musimy pamiętać o tych ludziach, którzy złożyli swoją ofiarę, przelewali krew i składali życie w obronie naszej ukochanej ojczyzny, po to, żeby budować przyszłość dla innych. Zachęcamy mieszkańców do spacerów szlakiem śladów wydarzeń sprzed 100 lat. Poza tablicą odsłoniętą właśnie na Starym Rynku do końca września można oglądać wystawę 1920 Mława Wiktoria, przygotowaną przez Muzeum Ziemi Zawkrzyńskiej i wyeksponowaną w Parku Miejskim.